Nawiasem mówiąc, robiłem już odcinek o Allosaurze. Jest on tutaj, jednak trwa on 20 minut i wszystkie ciekawostki, które w nim podałem, rzucałem raz na jakiś czas, więc specjalnie dla ciebie, widzu. Powtórzę jeszcze raz. Więc, Allosaur to taka wersja demo T-Rexa. Wiecie, jak zaczynacie od plaż, na plażach jest najłatwiej. Tam są karnotaury. One są łatwe. Później idziecie w takie, można powiedzieć, busze, takie lasy. Tam są allozaury. A później wchodzicie już w sam środek mapy i tam są T-Rexy. One są najtrudniejsze. Allozaur właśnie jest takim, kurczę, przedsmakiem, można powiedzieć, T-Rexa. No i w sumie, podobnie jak T-Rex, służy w miarę do tego samego. Czyli oczywiście do zbierania mięska i wyjaśniania mniejszych, albo i też większych dinozaurów. Szczególnie w drugim zadaniu, lepszy jest z ziomeczkami, ponieważ jak robią stado, można używać specjalnego ataku, który co prawda ma mniejszą częstotliwość i zadaje mniej HP. To dlaczego warto go używać? Ponieważ zadaje krwawienie. Krwawienie w arku to są obrażenia procentowe, które omijają pancerz, więc jak przeciwnik ma dużo życia, zabierzesz mu dużo życia. Jak ma mało, zabierzesz mu mało. Co więcej, jak mamy dodatkowe dwa allozaury, stajemy się alfą, już tak można powiedzieć, stada. Czyli po prostu dostajemy taką chmurkę. Co robi ta chmurka? Zwiększa zadawane obrażenia o 50% i zmniejsza otrzymywane obrażenia o 25%. To jest mocarne. Z ogarniętym teamem, składającym się, nie wiem, z trzech allozaurów, bo zwykle w takich grupkach się spawnują, możecie nawet ubić T-Rexa. Więc naprawdę jest dobrze. Z dodo potrafi wyciągnąć 18 mięs na 17 skór. Co jednak do prawdziwego allozaura. Występował on na terenie dzisiejszego USA oraz Portugalii. Mierzył około 2,5 metra wysokości. Mógł osiągać długość nawet 10 metrów. Możecie powiedzieć zaraz... Nie robi wrażenia! Otóż, moim zdaniem, błąd. Ponieważ przez to, że na przykład w porównaniu do T-Rexa był mniejszy, był bardziej lekki, a przez to był szybszy. Ważył około 2,5 ton i potrafił się rozpędzić od 30 do nawet 50 km na godzinę. To tyle, ile popylasz autem na zabudowanym. No, czyli w porównaniu do Allozaura, T-Rex to było takie Tico. Dzieci na rowerach jednak go prześcigną. T-Rex rozpędzał się od 17 do 40 km na godzinę. Jurajski rzeźnik, bo też tak go nazywają, zyskał swoją ksywę nie bez powodu. Ponieważ miał strasznie ostre zęby. W dodatku jego paszcza potrafiła się otworzyć naprawdę szeroko i jego głowa potrafiła wytrzymać naprawdę potężne uderzenia. Ponadto naukowcy znajdowali różne jego zęby, jakby uderzyły z jakąś niesamowicie wielką siłą w coś innego. Jak z takim zapleczem w takim razie polował allozaur? Otóż otwierał swoją paszczę, uderzał zębami w ofiarę. Niektóre właśnie mu wypadały, ale na szczęście... Cham się odradza! I później, przez to, że były ostre, kiedy je wyciągał, robił strasznie duże rany, takim na przykład diplodokom albo brontozaurom, na które, nawiasem mówiąc, polował. Przez co ofiara się wykrwawiała, więc ksywa poparta czynami. Czasami piszecie w komentarzach, że coś powiedziałem źle. I prawda, czasami się mylę, jak na przykład było ze spinozaurem, jak pomyliłem sobie jego długość z wysokością. Śmieszna sprawa. Ale czasami piszecie, że niektóre stworzenia na przykład żywiły się czymś innym. No i ja wtedy myślę, spoko, to podaj źródło. Skąd czerpałeś swoją wiedzę? Żeby móc to jakoś skonfrontować, żeby to nie było słowo przeciwko słowu. I wtedy naszła mnie refleksja, że przecież ja też nie daję źródeł pod swoimi filmami. I na przykład ciekawostki, które były w tym filmie, pochodzą właśnie... z takiego... źródełka. Delmozy.